zostań w domu i ćwicz. Ćwicz tak, jak umiesz najlepiej. Pamiętaj o tym, że Eurosport to zdrowie, a my sobie najpierw pochodzimy trochę, a potem zrobimy parę ćwiczeń wzmacniających nasz korpus, ściśle rzecz biorąc ramiona, mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu. Zaczynamy od dynamicznego, fitnessowego rozchodzenia. Tak jest, bardzo, bardzo mocno pracujemy ramionami, sylwetka jest wyprostowana, mięśnie brzucha lekko napięte. Wspinamy się na śródstopie, odklejamy pięty, ja może to bokiem jeszcze pokażę dokładnie. O, odklejamy pięty w ten sposób od podłoża i maszerujemy. Do tego wszystkiego proponuję tradycyjnie jeszcze rozgrzanie mięśni barków, łopatek tutaj. Możemy sobie pokrążyć ramionami, dalej maszerując, tak? W drugą stronę, bo te ramiona będą dzisiaj bardzo fajnie używane i wzmacniane. Nie zaszkodzi nam przysiad ze spięciem na palce, tak? Tak? No i co? Rozgrzewka załatwiona. Pamiętajcie, że to chodzenie ma trwać co najmniej 15 minut. My zrobimy wersję short, czyli skróconą. Schodzę teraz do parteru. Tak jest. Jest to podpór przodem. W podporze przodem wykonam ćwiczenie takie, które będzie polegało tak na jednoczesnym ugięciu ramion i zbliżeniu mojej nogi do łokcia. Zwróćcie uwagę na to, że noga idzie w ten sposób, że udo praktycznie jest równoległe do podłoża. Dopiero wtedy, kiedy odstawiam nogę, wtedy ona zmienia swoją rotację, podlega rotacji. Wykonujemy 10 takich pompek. Tak jest. I oczywiście nie ma takiej konieczności, by robić z ugięciem ramion, jeżeli jesteście na niższym etapie zaawansowania. Można zrobić po prostu podpór przodem. W tym momencie mięśnie grzbietu, mięśnie brzucha i tak pracują i wykonujemy takie same prowadzenie nogi jak przed momentem, nie uginając ramion. Dla kompensacji powiem tylko, że można po tym ćwiczeniu sobie zrobić jednak jeszcze tak zwaną damską pompkę, czyli na kolanach w ten sposób 10 razy ugiąć ramiona. Optymalnie 10 powtórzeń. Jeżeli ktoś może zrobić 15, 20, to jeszcze lepiej. Przechodzę teraz do kanapy. Cóż ja będę tutaj robił na kanapie? No jeszcze się nie położę, jeszcze to nie jest pora na drzemkę, ale postaram się pokazać Wam, w jaki sposób ćwiczyć mięśnie tricepsy. Przyjmuję sobie pozycję takiego krzesełka, dłonie kieruję na zewnątrz, tak? Łokcie są bardzo blisko tułowia, przysiad. Zobaczcie, opieram się na piętach, nie przyklejam całych stóp, żeby te nogi niepotrzebnie nie pomagały mi się podnosić do góry, bo mam to zrobić głównie na zrzucie mięśni ramy, mięśni tricepsów. O, i prostuję ramiona. Uginam, nisko, nisko, nisko schodzę i prostuję. Uginam, prostuję. Wydaje się to mało obciążające, ale ja już po kilku powtórzeniach czuję, jak mi się robi ciepło w tricepsach. Znowu zasada 10 powtórzeń nas obowiązuje. Jeżeli nie będę mógł zejść nisko, zróbcie tyle, ile możecie. Zróbcie takie zejście, na jakie pozwala Wam aktualna forma, na ile macie siły. Ważne jest tylko, by robić to w sposób kontrolowany. Kolejne ćwiczenie, ono mi troszeczkę przypomina takie kary kolonijne, jakie miałem nieraz. No, czasami coś sprzeciłem na kolonii, w związku z tym musiałem na korytarzu czekać, aż mi wychowawca powie, że wolno mi wstać z krzesełka. Uginamy mięśnie, uginamy nogi w stawach kolanowych, tu jest taki kąt prosty. Ramiona są najpierw luźne wzdłuż tułowia i teraz opierając się o ścianę, u mnie to jest taka ściana trochę wyobrażona, bo tu jest taka kolumna, ale możemy się oprzeć po prostu o ścianę. Na 5, raz, 2, 3, 4, 5 wznosimy ramiona do góry i na 5, raz, 2, 3, 4, 5 opuszczamy. Jednocześnie ćwiczymy tutaj mięśnie nóg, mięśnie grzbietu i mięśnie brzucha. Całe ciało jest zaangażowane. Słuchajcie, jeżeli dacie radę zrobić na 5, 10 takich sekwencji, to już będzie fantastycznie. Ja tutaj jeszcze muszę kontrolować stopy. Każdemu z nas mogą te stopy odjeżdżać. Tyle na dzisiaj.
Życzę Wam dużo zdrowia z Eurosportem. Zostańcie w domu i zapraszam do ćwiczenia. Dzisiaj powinno Wam to zająć około 30 minut. Przypominam, że każde ćwiczenie wykonujemy 3 razy wcześniej. To wprowadzenie takie fitness walkingowe. W każdym razie kardio, żebyście troszeczkę zaangażowali całe ciało. Efekty będą znakomite. Do zobaczenia.